Rozpoczynamy prezentację filmów nominowanych w tym roku do nagród na Międzynarodowym 29. Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2014. Uroczyste otwarcie odbyło się tradycyjnie na Zamku Królewskim w Warszawie. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy dwudniowy przegląd filmów, które zostaną w tym roku nagrodzone. Natomiast w niedzielę o godzinie 13 będzie uroczysta msza w Bazylice Niepokalanów i tradycyjnie ustawi świętego Bonaventury zostaną te nagrody wręczone. W tej chwili, żeby nie przedłużać, poproszę o błogosławieństwo dla nas wszystkich, naszego biura, ojca Jacka. Niech nam po prostu pobłogosławi, żeby ten przegląd odbył się sprawnie i żeby twórcy, którzy tutaj złożyli swoje dzieła w nasze ręce, żeby godnie zostali uhonorowani. Proszę bardzo. Cieszę się, że możemy tutaj razem się spotkać. To jest moje już kolejne podejście w tym festiwalu. Ja będę chyba piąte. Na ten czas tego oglądania, tego czasu, gdyby to był też czas takiego spotkania z Panem Bogiem, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Panem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Panie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.